chyba zrobimy jeszcze jeden przykład dzielenia metodą wyników cząstkowych z jakimiś dużymi liczbami. To naprawdę fajna metoda i można się nieźle przy niej bawić. Zróbmy coś naprawdę trudnego. Wrzućmy jakieś cyfry w dużej ilości: 987395, jeszcze może 2 i podzielmy to przez 291. 9 873 952 żeby jakoś się w tym odnaleźć, zacznijmy od pomnożenia 291 razy 1. Wiemy, ile to jest to proste 291 razy 1 równa się oczywiście 291. Wiemy też, ile to jest 291 razy 10. To oczywiście 2910. Wypełnijmy tę przestrzeń liczbami, które będą nam pomagać, tak żebyśmy mogli szacować, ile razy 291 mieści się w tych długich dziwolongach. W poprzednim przykładzie wykorzystaliśmy dwójkę i piątkę, mogliśmy wybrać trójkę i szóstkę, albo dwójkę i siódemkę. Tu można wybierać cokolwiek się chce. Nawet można tu skorzystać tylko z jednej liczby, a nie z dwóch, albo nawet tylko z jednej z tych, które już tutaj mamy. Powiedzmy, że chcemy 291 razy. wypróbujmy trójkę. Mogę policzyć to w pamięci, ale żeby mieć pewność, że się nie pomylę, mogę to mnożenie rozpisać sobie tutaj: 291 razy 3. 1 razy 3 równa się 3, 9 razy 3 27, 2 razy 3 równa się 6, dodać 2 równa się 8, czyli równa się 873. Zobaczcie, jak się dziwnie pokładało. Tu też mamy 873. Mój mózg robi w ukryciu jakieś dziwne rzeczy, ale chyba i tak nie ma to żadnego wpływu na wynik tego zadania. Spróbujmy też 291 razy 6. Ile to będzie? to będzie ten wynik razy 2, bo 6 to 3 razy 2. Ale policzmy to. 1 razy 6 równa się 6, 9 razy 6 równa się 54, 2 razy 6 równa się 12, dodać 5 równa się 17. 1746. Możecie zapytać, dlaczego policzyliśmy te dwie rzeczy. Po prostu wykorzystamy je, te dwie liczby, jako narzędzie do wstępnego przybliżania, ile razy 291 będzie się mieściło w tym podługowatym tasiemcu. I na początek spójrzmy na całą tę liczbę. To 9 873 000 i coś tam jeszcze. I z grubsza zastanówmy się, ile razy 291 mieści się w tych 9 milionach. 291 razy 3 to by było 873. Ale chcemy mieć jeszcze kubkę zer do tego, bo ta liczba jest znacznie dłuższa. Wybrałem 873, bo pierwsza cyfra najwyższego rzędu, ósemka, jest tak blisko dziewiątki, że bliżej już się nie da, ale ciągle jest mniejsza od dziewiątki. Możemy zrobić to tak. 873 i dopisujemy zera. Pierwsze, drugie, trzecie, czwarte. Zatem 291 razy 3 byłoby 873. Ale muszę 291 pomnożyć razy 3 z tymi czterema zerami, żeby otrzymać ten wynik. 8,73 miliona, czyli pomnożyliśmy 291 razy 30 tysięcy. Ważne, że doszliśmy do tego bezpośrednio na podstawie tego pomysłu, że 291 razy 3 równa się 873 bez żadnych dodatkowych obliczeń. No to odejmujemy. 2 odjąć 0 równa się 2. 5, 9, 3. 7 odjąć 3 równa się 4, 8 odjąć 7 równa się 1, 9 odjąć 8 równa się 1, czyli zostało nam z tej dużej liczby 1 143 952. I jeszcze raz to samo. Która z tych liczb umiejscowi nas bezpośrednio poniżej tego miliona z kawałkiem? Popróbujmy. To nie, bo 2 za dużo, to też nie.

Znowu odejmujemy 2 odjąć 0 równa się 2, 5 odjąć 0 równa się 5, 9 odjąć 0 równa się 9, 3 odjąć 3 równa się 0, 4 odjąć 7. Ja to pożyczanie lubię robić od lewej strony, czyli od tej jedynki pożyczam, tutaj 0, tutaj 11, z tej jedynki znowu pożyczam, czyli tu 10, a tu 14, 14 odjąć 7 równa się 7, 10 odjąć 8 równa się 2. Teraz mamy 270 952 i znowu to samo pytanie. Jaka wielokrotność liczby 291 znajdzie się bezpośrednio poniżej tej liczby? Będzie chyba całkiem blisko, jeżeli weźmiemy to 1746, tak zapiszemy, dorzucimy 2 zera, czyli to będzie 6 i 2 zera, czyli 600. Znowu odejmujemy. Jak widzicie, używamy tylko i wyłącznie trójki i szóstki, które to liczby przygotowaliśmy sobie wcześniej i nie musimy w ogóle robić żadnych dodatkowych obliczeń. 2 odjąć 0 równa się 2, 5 odjąć 0 równa się 5, 9 odjąć 6 równa się 3, 0 odjąć 4 w sumie się nie da. Można pożyczyć od siódemki, która stanie się szóstką, 0 staje się dziesiątką, 10 odjąć 4 równa się 6. Tu znowu coś nie pasuje, więc pożyczamy z tej dwójki. Tu będzie 1, tu 16. 16, odjąć 7 równa się 9. Jest dużo innych filmów o pożyczaniu. Zajrzyjcie do nich, jeżeli coś tu wam nie pasuje i za szybko z tym pożyczaniem. Teraz koncentrujemy się tylko na dzieleniu. 1, odjąć 1 równa się 0. I mamy w spadku jeszcze 96352. I znowu wygląda na to, że 873 jest najbliższą liczbą, jednocześnie mniejszą. Zapiszmy 873. 3, 0, 0, czyli to będzie 291 razy 3 i te dwa zera razem 300. Znowu odejmujemy: 2 odjąć 0 równa się 2, tu piątka, tu 0, pożyczamy 16, tu 8, 16 odjąć 7 równa się 9. Mamy coś około 9000 i znowu te cyfry z ósemką z przodu doskonale będą pasować. 873, ciągle jeszcze trzeba dopisać 0. Pomnożyliśmy razy 3 i jeszcze razy 10, czyli razem 30. Znowu odejmujemy. 2 odjąć 0 równa się 2, 5 odjąć 3 równa się 2. Tu możemy odjąć na szybko 90 minus 87 równa się 3. Odejmuję szybko, żeby nie odwracać uwagi od naszego dzielenia. Teraz zostało nam. 322. I jaką liczbę tu wpiszemy, żeby było mniej, ale jednocześnie blisko? Myślę, że 291 doskonale się sprawdzi. Jeden raz. 291. 2 odjąć 1 równa się 1. 32 odjąć 29 równa się 3. No i mamy resztę 31. 291 już się w żaden sposób nie zmieści w 31 i dlatego to jest reszta z tego dzielenia. Reszta resztą, ale jaki jest wynik tego wężowatego dzielenia? Wystarczy, że teraz dodamy te wszystkie liczby i będzie wynik. Chyba nawet w pamięci można to dodać, bo wygląda na łatwe. 30 tysięcy dodać 3 tysiące, równa się 33 tysiące. 33 tysiące 600, 33 tysiące 900, 33 tysiące 931. 33, 931. No i tyle. Koniec zadania. O ile nie zbłądziliśmy gdzieś po drodze.